Ostatni rok nie był do końca dla Ciebie szczęśliwy, jeśli chodzi o te podróże, tak do końca. Czy rzeczywiście tak było i czy to zdrowie już jest unormowane? Ostatni rok był dosyć wymagający, tak to powiedzmy, może ujmę to delikatnie. Zarówno w życiu osobistym, jak i w zdrowotnym miałam wiele wyzwań, ale na szczęście to już za mną, więc startuję z nowymi siłami, pełna energii. I też chyba ten rok udowodnił mi i przekonałam się, jak niesamowity zespół ludzi mam za sobą. Znaczy, jeśli przeżyliśmy tę produkcję ostatniego sezonu programu Kobieta na krańcu świata, który był odwoływany, zdjęcia były przerywane, zawieszane, wracaliśmy na plan i po prostu zrobiliśmy to. Zrobiliśmy świetny, 8 sezon, bo naprawdę świetny, okazał się wielkim sukcesem. To ja jestem przekonana, że 9 będzie tym bardziej. 9 sezon na antenie Travel Channel i na antenie wciąż głównej stacji TVN. No i niedługo ruszam na zdjęcia, więc czuję się lepiej niż kiedykolwiek. A czy jakieś wnioski wyciągnęłaś z tego, żeby może bardziej jednak dbać o to zdrowie, być bardziej ostrożna? No wiesz, oczywiście, że mnie to nauczyło, ale z drugiej strony ja też nie chciałabym, żeby różne doświadczenia, czy to w moim życiu, czy to w waszym życiu, żeby sprawiały, że my się zaczynamy bać. Ja mam wciąż ogromną odwagę, mam zaufanie do świata, zaufanie do ludzi. Ja ruszam po prostu w pełni sił, znowu z otwartą głową. Nie chcę, żeby moje życie było podszyte lękiem. Ja po prostu wierzę, wiem, jestem przekonana, że wszystko będzie dobrze i że to, co najlepsze, wciąż przede mną.